Hej, witam was bardzo. Jestem tak żałosny, że nawet przywitania mi nie wychodzą. Niestety. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik, a to jest 12. odcinek Minecrafta z modami. Ostatni odcinek Minecrafta z modami przed tym czymś, co się stanie i o czym za chwilę będę mówił, zresztą patrząc po tytule, zastanawiacie się jak to, o co chodzi i w ogóle takie dziwne, słabe dosyć rzeczy, więc w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie trochę o tym, co nas czeka właśnie związanego z tą serią. Mam nadzieję, że wysłuchacie mnie do końca, bo to jest wszystko bardzo ważne. I także ziomeczki, bez zbędnego pitolenia omawiamy sytuację. Przełączę się na tryb creative z racji tego, że mam tu trochę do pokazywania. I tak, ziomeczki moje, jak widzicie, to jest moja baza, tak? I teraz coś wam pokażę. Patrząc na okolice, znajdziecie bardzo małe skupiska mobów. Mobów przyjaznych oczywiście, bo mimo że gram na normalu, to zaraz coś wam pokażę. Mobów przyjaznych, dlatego że jest dzień i w dzień nie ma żadnych mobów takich niezbyt fajnych. I to okazuje się, że coś mam zesranego z save'em, że po prostu na tym save'ie nie respią się moby. I to się okazuje, to związanego jest z tym save'em, gdyż na każdym innym save'ie moby normalnie się respią, więc myślę, że coś się stało w trakcie dokładania modyfikacji. Na tym save'ie po prostu coś się zepsuło i po prostu coś się tak zepsuło, że te moby po prostu się nie respią. Są tylko te, które respiły się wcześniej i gdy pokażę wam, czekajcie, pokażę wam noc, to teraz w nocy powinny być tu potworki, tym bardziej z modyfikacji Mob Creatures. I z Minecrafta podstawowego, więc z tych mob potworków nie ma ani jednego potworka. Serio. I to nie jest tak, że ja nie wiem, coś się stało tutaj ze spawnerami czy cokolwiek. Nie spawni się kompletnie nic. Zero. Więc ziomeczki moje drogie, wiedząc co się stało, bym to naprawił. Jednak ja nie wiem co się stało, nie mogę tego naprawić. Próbowałem to kilkoma sposobami naprawić i się nie udawało. Więc jedyne co nam pozostało to przeniesienie się na nowy świat. Na świat, na którym będziemy kontynuować naszą podróż, naszą przygodę. Ziomeczki, na tym świecie przeżyłem 103 dni. 103 dni z wami na odcinkach i na live streamach. 103 dni, podczas których będziemy teraz sobie takie podsumowanie tego świata robić, bo chcę takie coś zrobić, chcę się z tym światem rozstać bardzo fajnie, bo to był jeden z najlepszych światów, przy których się świetnie bawiłem. Więc zrobimy sobie podsumowanie, takie dosyć konkretne i dosyć ostateczne, do tego świata nie będziemy już wracać. Wrócimy sobie do nowego świata i w nowym świecie będziemy kontynuować nasze przygody. Jednak ten świat chciałem z wami podsumować po raz pierwszy, ostatni, z racji tego, że on był pierwszym światem w tej serii. Ziomeczki moje drogie, zaczynamy od góry może, co? Więc tak, to był mój pierwszy domek. Tu jeszcze mam moje wszystkie ten poziomy, które są teraz nieistotne. I tak, to był mój pierwszy domek. Pierwszy i jedyny domek w tej serii, jak się okazało. I no tak on wyglądał, tu wszystko wiecie jak i co, więc to jest parter. Na pierwszym piętrześmy mieli takie coś. Mieszkanko sypialniane i taki domek, możemy sobie usiąść tutaj, taki pokoik skromny. Obok niego mamy skrzynki. I tu mam też redstone. Mieliśmy robić teleporty, jednak no nie wyszło, nie zawsze wychodzi. I tych teleportów nie zrobimy już nigdy na tym świecie. A idąc dalej mamy piwnicę. Piwnicę, która była bezużyteczna tak naprawdę. Tu mam jakieś zwierzątka, które teraz wypuszczę na wolność. Niech sobie lecą. Wilczek, niech sobie leci. I tu mam wszystkie moje rzeczy, które mi jeszcze zostały. Więc to tak wygląda. Polecimy do góry teraz, pokażę wam dalej. Wszyscy oczywiście pamiętają, ale chcę jeszcze raz taką ostatnią sentymentalną podróż przez świat zrobić. Ziomeczki moje, lecimy dalej. I zobaczcie, tu mam taki korytarz, pamiętacie? Budowałem to na live streamie chyba. Nie, to na odcinku budowałem, to budowałem na live streamie. Takie przeszklone przejście. Tu mam taki punkt obserwacyjny, tu coś miało być, jednak tu też nic nie zrobiłem póki co. O! What the f... Znalazłem psa. A nie, on się teleportnął. No tak, myślałem, że kurde, tu jest pies zamurowany. Masakra. Tu mamy przejście niżej. To też świetna budowla. No i jedna z moich ostatnich twórczości, czyli ta wieża teleportów, która nigdy nie spełni swojego zadania, nigdy nie będzie w niej teleportów i nigdy po prostu z niej nie będę korzystał. Jakiś blok dziwny. Więc ziomeczki.
Ty, piesku, możesz zginąć, wiesz? Kocham cię bardzo, ale... Ale no niestety. Nie jesteś mi już więcej potrzebny. Zabił się, no niestety. Tak bywa, tak bywa. Ziomeczki, więc myślę, że to wszystko, tak? Nie było tego dużo, ale naprawdę kupę czasu żeśmy to budowali, kupę czasu żeśmy tu eksplorowali teren i tej kupy czasu będzie mi brakować. Jednak no, mam nadzieję, że powrócimy spokojnie do Minecrafta z modami. Jednak ziomeczki, to co jest teraz, zapomnijcie, bo oto przed nami jawi się kolejny zestaw przygód na nowej mapce. Mapce z Biomes of Plenty, czyli nowe biomy, nowe jakieś konstrukcje przed nami będą. Mamy kilka nowych modów przygodowych, więc tam będą gobliny, tam będą jakieś budowle tajemnicze, które będziemy musieli eksplorować, żeby cokolwiek zyskać. Więc ziomeczki, to co się tu stało jest przykre, no bo to jednak część historii Minecraftowej zostawiamy za sobą, ale przed nami jawi się kolejna historia, którą będziemy pisać wspólnie. Tak się zrobiło trochę smutno, prawda? Bo takie oprowadzanie, że o, już nigdy tutaj nie będziemy korzystać z tego, już nigdy tego i tak dalej. Ale ziomeczki, spokojnie, zapomnimy sobie o tym. Widzimy się w kolejnym 13 odcinku, bo to jest odcinek 12, 13 odcinku Minecrafta z modami. No i myślę, że tego nie będę dzielił na jakieś tam serie, bo to by było bez sensu. Więc po prostu będziemy sobie jechać dalej z numeracją odcinków, tylko że na nowej mapce i z nowymi przygodami. Także ja wam dziękuję, widzimy się w kolejnym 13 odcinku. A tymczasem to wszystko, co mogłem powiedzieć. Jeszcze raz zobaczymy to tak z dala, zobaczymy całą tą moją przygodę. Tam się nie respi ta wieża bez zesrany rendering, więc nie wiem, o co chodzi. Ale tak to wyglądało przez 12 odcinków. I liczę na to, że kolejny świat będzie nam służył przez wiele, wiele, wiele więcej. Także dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam za te odcinki, przez które byliście ze mną i zapraszam was do nowych odcinków na nowym świecie, na nowych biomach, z nowymi mobami, z nowymi jakimiś tam budowlami, z nowymi wszystkimi itemami i wszystko od nowa trzeba będzie budować, no cholera jasna. Także ja wam dziękuję, do zobaczenia, na razie, pa pa, no i cześć, hej.